Ostatnia sesja Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju przebiegła w miarę sprawnie, choć nie obyło się bez kilku zgrzytów. Bardzo ciekawy i jednocześnie nowatorski projekt uchwały wpłynął do przewodniczącego Rady w sprawie niewypłacania radnym części diet za nieobecność na sesjach i na komisjach. Uchwała o niepromowaniu, niepremiowaniu radnych, którzy nie wypełniają swojego mandatu. Dlatego, że mandat radnego jest realizowany uczestnicząc w posiedzeniach komisji, sesji Rady Miejskiej, a także oczywiście wszyscy wiemy w kontaktach bezpośrednich z wyborcami. Jeżeli ktoś nie wypełnia tego mandatu, nie uczestnicząc, no to nie może dostać ekwiwalentu pieniężnego. Nie mówię i nie używam tutaj świadomie słowa wynagrodzenia, bo to jest zupełnie inny charakter. Ulega zmniejszeniu o 200 zł za każdą nieobecnego na sesji Rady Miejskiej oraz za posiedzenie komisji stałej, który jest członkiem. I dla komisji, dla członka, jeszcze dobrze mówię tutaj proszę, dla radnego, który jest w dwóch komisjach 200 zł, w jednej komisji, przepraszam, to jest 200 zł, a w dwóch komisjach po 100 zł. Nie więcej jednak niż 400 zł. Batalia o diety radnych przebiegła błyskawicznie i również w taki sam sposób projekt uchwały zakładający potrącenia finansowe radnym został odrzucony większością głosów. Kto jest za przyjęciem tej uchwały w sprawie diety? Ręka do góry. Której? Do tej uchwały już. Ale proponowałem z poprawką. Bez poprawek. Bez poprawek. Nie przeszło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto się wstrzymał? Jeden. Nie przeszło. 7-5. Jak widać i słychać, diety szczawieńskich radnych ocalały. Takie uchwały decydują wszyscy radni. Część chcieli, część nie chcieli, a w związku z tym, że jeżeli większość przegłosowała, że nie zawierania tych diet, znaczy nie obniżania diet za nieobecność, no to trudno jest to wola rady. Niektórzy radni, którzy głosowali za niepotrącaniem finansowym ze swoich diet, uważają, że wprowadzenie takiej karencji finansowej byłoby źle odebrane społecznie. Natomiast ich przeciwnicy uważają, że byłoby to swoiste dyscyplinowanie radnych do pracy w Radzie i na rzecz samych wyborców. Dla mnie to jest kuriozalne, dlatego że w obowiązującym statucie mówi się o tym, że wypłata diet nastąpi na podstawie list obecności. Wobec tego, jeżeli dostanę propozycję wypłaty diet bez list obecności, no to prawdopodobnie nie będę mógł ich zrealizować. A zapis w statucie brzmi tak. Paragraf 71. Z tytułu udziału w sesjach Rady oraz posiedzeniach komisji, których jest członkiem, radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych uchwałą Rady. Dlaczego tak niektórzy głosowali? No to powinni się wypowiedzieć ci radni, bo ja za nich na pewno stanowiska nie będę podejmował. Zastanawiające jest, dlaczego taki projekt o potrącaniu z diet radnych w ogóle powstał. Czyżby radni nie pojawiali się na sesjach? Zdarza się radnym, że niektórzy tam nie przyjdą z powodu choroby, czy innych okoliczności losowych, czy ich nie przychodzą do rady, no ale no, jest to usprawiedliwione, bo w sumie do radnego, z wyjątkiem jak nie ma takiej uchwały, no to nie można wyciągnąć żadnych innych konsekwencji. Czyżby uchwała Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z 18 kwietnia 2011 roku określa m.in. sposób naliczania diet i jej wypłaty. Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala. Paragraf 1. Wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju za udział w pracach Rady i jej komisjach. Paragraf 3. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje w terminie do dnia 10 następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listę obecności na sesjach Rady oraz komisjach. Ja myślę, że to nie jest sprawa i temat do załatwienia przez organ sprawujący, powiedzmy. To jest przez organ uchwałodawczy i powinni sami radni dojść do jakiegoś stanowiska. Ja na pewno nie będę podejmował żadnych działań w tym kierunku. Radni jednak bronią swojego stanowiska. Tu chodzi też o to, że na przykład niektórzy radni naprawdę wykonują swoją pracę rzetelnie, wybrali nas wyborcy, a praca nie polega tylko na tym, że jesteśmy w urzędzie i podejmujemy decyzje, ale także w spotkaniach z radnymi swoimi. Także to jest moje zdanie, że też bierzemy udział poza sesjami, poza komisjami. Spór sporem jednak, jak nie wiadomo o co Polakowi chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze.